Blisko 90 lat temu, w 1932 roku, Maria Skłodowska-Curie przyjechała do Warszawy, aby otworzyć Instytut Radowy w Warszawie na Ochocie przy ulicy Wawelskiej. Dzięki swojemu wysiłkowi i pomysłowości pozyskała 1 gram radu, który przekazała właśnie Instytutowi w Warszawie, aby rozpocząć innowacyjną terapię chorych na nowotwory. W tej chwili patrzymy na Narodowy Instytut z myślą o tym, aby go skonstruować na nowo, tak aby mógł stawić czoła wyzwaniom przyszłości. Instytut opiera się na 2 zasadniczych filarach, naukowym i klinicznym. W Instytucie pracuje ponad 250 pracowników naukowych, obok pracowników medycznych i wspomagających lekarzy, pielęgniarek. Tworzy to unikalny zespół, który rozwiązuje problemy, począwszy od badań podstawowych, a kończąc na problemach klinicznych. Proces opracowywania nowych terapii rozpoczyna się na stole laboratoryjnym. W laboratorium pracujemy nad poznaniem mechanizmów procesu nowotworzenia, jak również nad mechanizmami walki układu odpornościowego z nowotworem. Staramy się opracować nowe terapie tak, aby pomóc największej liczbie pacjentów. Praca i nauka w Instytucie to fantastyczna przygoda dla nas, młodych badaczy. To tu, pod okiem doświadczonych naukowców, mamy szansę odkrywać tajemnice funkcjonowania ludzkiego organizmu. Ciężko o drugie takie miejsce, w którym równie wyraźnie widać, jak praca naukowa przekłada się na życie ludzi. Nasze badania prowadzimy na wielu płaszczyznach. Musimy reagować na nowe wyzwania, jak na przykład pandemię. Korzystając z najnowocześniejszych technologii, opracowujemy lek przeciwko COVID-19. Dodatkowo pracujemy nad nową technologią CAR-T, polski CAR-T, i pracujemy nad mechanizmami wyczerpywania się limfocytów T przez komórki nowotworowe. Na podstawie badań translacyjnych, które są jednym z etapów powstawania terapii celowanych, sprawdzamy, czy wyniki badań podstawowych mają przełożenie kliniczne. Dopiero po tym etapie firmy farmaceutyczne przystępują do produkcji leków. Obecnie badania genetyczne są niezbędnym etapem do kwalifikacji pacjentów do terapii celowanych oraz różnicowania i klasyfikacji nowotworów. Medycyna stale się rozwija. Poszukiwane są opcje terapeutyczne dla pacjentów, co jest szczególnie ważne dla pacjentów onkologicznych, którzy są poza możliwością leczenia standardowego. Pacjenci mogą wziąć udział w badaniach klinicznych, tych, które są prowadzone w oddziale badań wczesnych faz. Prowadzimy badania kliniczne z lekami modyfikującymi układ immunologiczny oraz lekami ukierunkowanymi na cel molekularny znajdujący się w komórce nowotworowej. Diagnostyka molekularna prowadzona jest w Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej, ściśle współpracującym z Oddziałem Badań Wczesnych Faz, z klinikami narządowymi Instytutu oraz innymi ośrodkami w kraju. Duża liczba chorych, których leczymy w Instytucie, umożliwia prowadzenie badań klinicznych nad nowymi terapiami. Ludzki organizm jest skomplikowany. W związku z tym, aby ocenić skuteczność i efektywność nowych leków, konieczne jest przeprowadzenie badań klinicznych w dużych populacjach. Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie prowadzi około 500 badań klinicznych każdego roku. W ostatnich czasach dokonał się olbrzymi postęp w leczeniu onkologicznym. W tej chwili traktujemy każdego naszego pacjenta bardzo indywidualnie. Ta indywidualizacja polega głównie na tym, że opieramy się na wynikach bardzo skomplikowanych badań molekularnych i genetycznych przy wyborze leczenia. W naszym instytucie codziennie mamy możliwość współpracy ze specjalistami najwyższej klasy z zakresu biologii molekularnej, z zakresu patologii czy genetyki. To daje nam możliwość dostosowania terapii do wyników badań molekularnych. W Narodowym Instytucie Onkologii pracuje wielu znakomitych specjalistów z różnych dziedzin. Dzięki temu dostęp do wiedzy jest naprawdę szeroki. Potrafimy dobrać najwłaściwszą terapię, taką, która daje największe szanse na wyleczenie. Nasza działalność zaczyna się w laboratorium, a kończy się przy łóżku chorego, znalezieniem rozwiązania dla problemu zdrowotnego tego pacjenta.